Za chwilę kotociaki, już za kilka minut. Pulskic, tak jak w 2021 roku. Powróciły kotociaki! W 2023 roku. Oto kraker, pianka i budyń. Kotociaki. Watermelon Day. Poszły z rodzicami na festiwal arbuzów. Ja to na YouTube też oglądałam. A ja mam książkę o kotociakach. To jest numer jeden. Witajcie! Zależy, możecie wygrać tego arbuza, jeśli weźmiecie udział w rodzinnych zawodach. Każda drużyna składa się z dwóch dorosłych i jednego kociaka. Ja chcę być w drużynie. Tatusiu, mamusiu, weźmiemy udział. Świetny pomysł. A jeśli wygramy, nagroda główna wystarczy dla nas wszystkich. Ale super! Miau, 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 miau! Chodźcie za mną! Lukiem i Kleks razem z rodzicami również będą udział w zawodach. Czas na wyzwanie numer jeden. Waszym zadaniem jest przejść basen, nie wpadając do wody. Każdy dostanie punkt za wykonanie zadania. Zawodnicy gotowi i start! Dobry start! Wygląda na to, że wszystkim się uda! Spokojnie, wasza drużyna nadal ma szansę wygrać! Nie ma jak chłodząca kąpiel w upalny dzień! Drużyna Kleksa wygrywa jednym punktem. O nie, 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 nie. Jeśli wygramy kolejne, nadal możemy zająć pierwsze miejsce. Wyzwanie numer dwa. Zawodnicy muszą przebyć trasę do linii mety, ale na beczce. To nie jest takie łatwe. Jak byłem małym kotkiem, ciągle to robiłem. Ale to było wieki temu. Nadal tak potrafisz? Tatuś niczego nie zapomina, krakersie. Niesamowite umiejętności. Może jednak kariera w cyrku? Nareszcie wakacje. Nie wszystkim udało się dotrzeć do mety, ale wszyscy zdobyli punkty. Ostatnie wyzwanie wskaże nam wygranych. Trzeba umieścić piłkę w koszu. Drużyna Kleksa zaczyna. Piątka. Drużyna Lukra. Piątka. Piątka! Wszystko zależy od krakersa. O nie! Czy ktoś mi może pomóc? A, łamie się! Nie no! Uff, przepraszam, tylko telefon niechcący opuścił na dywan. Za chwilę bez przerwy reklamowej kotociaki, a następnie kotociaki, kolejny odcinek. Chwila, to krakers powinien być zwycięzcą. Tak, zgadzam się. Zasłużył na to. W porządku. Niniejszym wręczam główną nagrodę drużynie krakersa. Ale super! Miau, 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 miau. Wiem, świetny pomysł. Powinniśmy podzielić nagrodę między inne drużyny. I tak drużyna krakersa. Arbuz jest pyszny. A kot
kotki nauczyły się, że dobre uczynki to też pewien rodzaj zwycięstwa. Zapraszamy za kilka minut. This is Buzzer by APC Kids. Pulse Kids. Kolejny odcinek Otociaków. W wielkim miasteczku mieszka kotek Crackers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Crackers, Pianka i Budyń. Drzewa. Trees. Pewnego dnia cała rodzina poszła na spacer do parku. Zarazem nawet gabinet dzielnego pacjenta od Kitty Cats. Prawdopodobnie tak. Tutaj raz moja rzębina, a tutaj jest głos. Ale zamiast tych wszystkich pięknych drzew jest to. Drzewa zostały zniszczone przez wichurę i musieliśmy je ściąć. Zastąpimy je altaną. O nie! To przykre. Malujemy drzewa. Nieładnie. A to co? Patrzcie, ile ich tu jest. To żołędzie, kochani. Wiedzieliście, że jak posadzicie żołędzia, to wyrośnie wielkie drzewo? Musimy posadzić gdzieś tego żołędzia. Wtedy znów wyrosną. Uiii! To nie tak działa. Rosnąć tylko dom i nie naszą. Właśnie, najpierw trzeba wyhodować sadzonkę, a potem wsadzić ją tam, gdzie chcesz. A może kupimy różne nasiona, wyhodujemy sadzonki i posadzimy je w naszym ogrodzie? Ale super! Miau, 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 miau. To także na YouTube leciało. Zabrała kotki do sklepu, żeby mogli wybrać, jakie drzewo chcą wyhodować. Tutaj są różne opakowania nasion. Na obrazku widać, jakie drzewa w przyszłości z nich wyrosną. Ja posadzę brzozę. Podoba mi się, że ma białą kurę, czarne kropki. A ja posadzę dom. Jest ogromny i ma pełno żołędzi. Ja wybieram drzewo klonu. Ma najbardziej kolorowe liście jesienią. Balanek szon o 10:00. Kiedy klon porośnie? Moja brzoza nie rośnie. Nasze nasiona są popsute, zobacz. Cierpliwości, kotki. Nasiona potrzebują czasu, by urosnąć. Ile trzeba czekać? Nie wiem, ale im lepiej się nimi zaopiekujecie, tym szybciej urosną. Urosną 50 lat drzewa. Jak urośniesz, zasadzę cię na zewnątrz w wielkim ogrodzie. Jak będziesz duży, wyrosną ci żołędzie. Popatrz, jakie są super. Minęło kilka dni, a nasiona nadal nie wyrastały. Mamusiu, moja brzoza nadal nie wyrosła. Mój klon też nie rośnie. A tak go prosiłem. Musicie być bardziej cierpliwi. Drzewa w parku potrzebowały lat, żeby urosnąć. Hej, popatrzcie na mój dom. W końcu wyrósł. To nie wygląda jak drzewo, raczej jak krawędź. Nareszcie wakacje. Pojawią się później. Najpierw musi wyrosnąć sadzonka. Masz rację, Budyniu. A gdy już wyrośnie, przesadzimy ją do ogrodu. O, szybciej, mój kloniku. Tak, ty prześpiesz brzusko. Następnego dnia... Kukuliku! Nie śpieszysz się z tym rośnięciem. Musisz szybciej rosnąć. Zaraz skończy się lato. Do roboty, panie Dębie, inaczej klon i brzoza pana przerosną. Tylko spójrzcie, wasze sadzonki są już mocne. Chyba czas posadzić je na zewnątrz. Hurra! Poczekamy jeszcze tylko kilka lat i wasze sadzonki wyrosną na piękne drzewa. Kilka lat? Ale wtedy będziemy już starzy. Dlaczego one rosną tak wolno? Drzewa potrzebują czasu, żeby urosnąć. Żyją bardzo długo. Spójrzcie, jak w parku, kiedy byłem dzieckiem. Tatuś był dzieckiem, 20 lat, a teraz ma 60 lat. Za chwilę bez przerwy reklamowej kotociaki, a następnie cenzura. Czyli nie powiemy, bo to tajemnica. Ona i ja też wyhodowaliśmy sadzonki. Tutaj widzicie przyszły zagajnik sosny, cedru, jabłoni i... Topoli. No tak, topoli. Ale super! Miau, 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 miau. Oho, las jest piękny. W tym gęstym lesie. Za chwilę kolejny odcinek, już za kilka minut. W życiu potrzebują czasu.
ale zawsze warto jest czekać i być cierpliwym. Kitty Cats. Artur Pątek, Małgorzata Szymańska i Izabela Bukowska. Puls Kids. Mieszka kotek Crackers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tutaj też mnóstwo innych kotków. Oto Crackers, Pianka i Budyń. Budyń z Robokat. A teraz Robokot Budynia, 29 czerwca 2022. Mam dużo książek. Od zawsze chciałem tego robota. Oszczędzałem całe lato. Nawet odmawiałem sobie lodu. Dobra robota. A teraz możemy się nim bawić. Ale super! Miau, 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 miau. Nie możecie. Robokot jest bardzo delikatny. Nie chciałbym go popsuć. Mam też te pastelowe kubki Kakalas. Angry Alex dla dzieci. Ciekawe, co jeszcze potrafi. Popatrzcie na to w lustro. Muszę sprawdzić instrukcję. Chyba została w domu. Wiecie co? Muszę na chwilę skoczyć do domu. Zapomniał instrukcji. Robokota, dobrze? Tak, obiecujemy. Tak, obiecujemy. Dziękuję. Hej, sio. Cześć. Fantastyczne lato Mikołajka. O 14.35. Musimy go zatrzymać. Nie, obiecaliśmy, że go nie tkniemy, pamiętasz? Właśnie, a co jeśli go ruszymy i zepsujemy? Może postawimy coś na jego drodze, żeby go zatrzymać. Ale co jeśli to go zepsuje? Chyba lepiej go nie dotykać. Ej, a gdzie jest mój robokot? Poszedł sobie. Poszedł sobie? Dlaczego nikt go nie zatrzymał? Bo obiecaliśmy Budyniu, że nikt z nas go nie dotknie. Budyń miał wyrzucić, że prosił inne kotki. O nie, zapomniałam instrukcji. Kotki wiedzą, że robokot może być wspaniały. Budyniu, nie smuć się. Będziesz miał inne robokot. Nie takiego robokota. Mam świetny pomysł. Spróbujmy razem go poszukać. Tak! Miau, miau. Ślady robokota. Mój robokot. Kotociaki od poniedziałku do piątku o 10.45. Paście pulski, tylko w puls 2. Ja podłożę suche gałęzie, żeby robokot nie ześlizgnął się do góry. A kiedyś 2020 o 11.35 od poniedziałku do soboty. Super, Budyń znowu może bawić się robokotem. Wielkie dzięki. Też możecie się nim bawić. Już się nie boisz, że go zniszczymy? Wcale, a wcale. Widzę, że z wami jest bardzo bezpieczny. No pewnie, zaopiekujemy. Cenzura. Na pewno nie popsujemy. Ta kreskówka się nazywa Basia. Od wydawnictwa Harper Kids i Egmont. O, spokojnie, nie jest zepsuty. To tylko taka zabawa. Musicie łapać piłki i powrotem. Miałał. Tym więcej mówię. Ale super! Koniec. Polska Master. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska.
Print montaż Paweł Siwiecki, Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Kamil Gram. 3 odcinki, 15 minut. Po rosyjsku trikota. Polskic.